Witam bardzo serdecznie z tej strony. Pan tutaj i dziś będziemy sobie oglądać pewien filmik, który podsyłaliście mi wszędzie. Nie oglądałem go jeszcze dosłownie sam wstęp, ale po prostu stwierdziłem, że albo zrobię taki film, że się przygotuję, odpowiem i tak dalej, albo po prostu skomentuję na luźno. I myślę, że taki luźny komentarz jest lepszy, wy to wolicie. Oczywiście, jeśli chcecie więcej takich filmów tego typu, jeśli takie coś się jeszcze pojawi, zostawcie łapę w górę. No i co, wchodzimy sobie. Ktoś mi obraża InforSpeed, a ja muszę stać na Straży Sprawiedliwości. Serii Need for Speed, także Need for Speed stało się serią dla absolutnie nikogo. Od CD Action Bastian chciał zrecenzować wam najnowszą moc na Need for Speeda, no ale jakoś tak całkiem przez przypadek wyszło, że przyjrzał się przyszłości serii, więc oprócz recenzji macie wideo felieton o miejscu Need for Speedu w świecie gier. Podpowiadamy, no, widzowie, jest bardzo średnio. No to widzowie, zobaczmy, jak bardzo średnio jest. Już się biorę do oglądania. Cześć, jak tam po świętach na jedzeni, stwierdziłem, że dzisiaj zrobimy sobie trochę inny odcinek. Jest po świętach, nowym roku, nikomu nic się nie chce, w Zielonej Górze dalej nie ma ani torów tramwajowych, ani zielonych gór. Mario wciąż simpuje księżniczkę pitch, a Spikień słucha tego i odgryźć się nie może, bo to mój materiał. No to co, pograjmy sobie w coś. Na przykład w najnowszego Hitworspeda. Ta scenka, co teraz ją widzieliście, oprócz tego, że ma być jakimś wstępem, to ma ona nawiązywać do. Scenek z Need for Speed Underground 2, gdzie właśnie Rachel była przedstawiana na tle jakimś autem, i zamiast animować postać, to robili takie obrazki. Ona coś tam mówiła i zmieniała się jakby jej pozycja, czy, czy jakoś tam twarz, ale w każdym razie tak to wyglądało. Tylko no... trochę trochę jednak to, no Widać, że to. Fo Kurde, Photoshop, chyba, nie? Tak mi się wydaje. A może nie, właśnie. Koszuleczka jest. Tak sobie myślę, w końcu. Też chcę taką koszulkę kurczę, bo to jest tym nowym logo int yy, Chcę taką. Dajcie. Electronic Arts no musiało zrobić to dobrze. Dobrze w sensie wrócić do korzeni. Wiadomo, jedyne słuszne int y to Underground 2, Most Wanted i od biedy Carbon. A nazwa Unbound, jak się zmrużyło, oczy, wygląda trochę jak Underground, więc wszystko wskazuje na to, że poszli w końcu rozum do głowy. Unbound Undercover. Hi, I'm Brooke Burke, I play Rachel Teller in Need for Speed Nie no, tak to nie wygląda, żeby nie było. I pewnie niektórzy przez to są zdecydowanie mniej szczęśliwi. Ale bardzo dobrze, że nowe NFS nie wygląda jak NFS wyprodukowany przez pryzmat naszej nostalgii. To już przerabialiśmy w przeszłości. W sensie Unbound próbuje mieć własny styl, być... Jakiś. Na pewno nie taki, jakim wymarzyli go sobie ortodoksyjni fani serii, co szczególnie było widać jeszcze przed premierą, gdy ujawniono listę artystów zasilających soundtrack Unbounda. Głównie są to raperzy grzejące raczej współczesnych nastolatków, tacy jak ASAP Rocky, ten zresztą pojawia się na okładce gry, Tommy Cash czy Lil Easy. Było też trochę elektroniki, w tym moi ukochani Bicep, trochę współczesnego popu, ale tak czy siak wszystko kręciło się wokół kultury hip-hopowej. No jak tak można? Jakieś rapowe gówno dla dzieci? I dodają? Gdzie Prodigy? Gdzie Celtweller, Gdzie Disturbed? Gdzie Styles of Beyond, gdzie Tyle radio Taka ta bitwórzfidowa norma u fanów. Ogólnie to jest tak, że po prostu soundtrack, który jest teraz nie jest zły, tylko nie pasuje do Need for Speed'a. Jakby graliśmy w Underground'a, graliśmy w Most Wanted i okej, okay, czy w Carbona nawet, gdzie w Carbonie muzyka w menu mnie mroziła mi krew w żyłach, po prostu siedziałem, bałem się kliknąć czegoś, mówię, kurde, jakieś dwie wyłączam, tak jak byłem mały, nie, się bałem. Ale chodzi o to, że muzyka w Need for Speed, Most Wanted, bo ona jest jakaś taka, taka wyzwalająca ekspresja, ciężko jakoś to powiedzieć, po prostu ta muzyka pasuje do szybkiej jazdy, a muzyka tutaj nie, znaczy niektóre kawałki są fajne, niektóre kawałki pasują na przykład do garażu, ale ogólnie no nie, po prostu nie pasują do klimatu szybkich ulicznych wyścigów do wyścigów, bo na przykład dostania sobie, nie wiem, gdzieś tam na jakimś więńcu i tak dalej, to tak, ale do szybkiej jazdy po prostu moimi i też większości osób zdaniem nie pasuje. Srogie kontrowersje wzbudziła też grafika, która prezentowała cel-shadingowe, komiksowe postacie wplecione w dążącą stronę realizmu oprawy komiksowe, nie anime, komiksowe! Pstrokate efekty graficzne, mnóstwo niby ręcznie rysowanych fireworków, kontra pełne szczegółów, realistyczne wozy oraz szaro-bure deszczowe miasto. Wielu osobom się to zwyczajnie nie spodobało. Powstały filmiki, które pokazują jak wygląda Unbound bez tych pstrokatości. Moim zdaniem filmiki całkowicie bezsensowne, bo to nie te efekty graficzne są największym problemem tej odsłony. Największym problemem jest gameplay. Gdy zacząłem na początku grać w Unbounda, miałem wrażenie, że gram w... Przemalowanego Nit for hit. I była to dość przykra obserwacja, bo kurczę, tuning wygląda i działa tak samo. Nie! <laughs> nie działa tak samo. Właśnie, no nie! Jest mnóstwo, ale to będę teraz mówił to samo, co przy TV, TV gry nie, no po prostu no nie działa tak samo. no Kurczę, mamy inne możliwości. E, oczywiście, są niektóre mechaniki przeniesione. A bo chyba to jest tak, że ten tuning działa tak samo dla osoby, która się nie zna. To chyba o to chodzi. Że jak ktoś się nie zna, to nie zauważy różnicy. Ale możliwości, które tu dostajemy są o wiele większe. Co prawda, dalej mamy pewne ograniczenia, przez które niektórzy graczy... Są smutni, tak? I których nam brakuje tutaj względem tam rozstawiania kół i tak dalej, choć to można robić oponami. Natomiast ogólnie to jest ten Tuning's Hit, tylko dopracowany. Jak mówiłem o tym przyciemnianiu lamp, o tym zmianie koloru lamp na dowolny, jaki chcemy. Tak jak na przykład mamy te bardzo dużo opon do wyboru i one mają różny stopień naciągu, różny rodzaj bieżnika. Też oczywiście wcześniej była możliwość takiej zmiany, ale o wiele mniejsza, o wiele słabsza. I na przykład te wybory całych pakietów bodykitów, a nie takie jakieś randomowo, że sobie możemy nałożyć i tylko jak nie dopasuje nam się zderzak, ogólnie. No, trzeba by zagrać, żeby zobaczyć, ale naprawdę tuning teraz jest o wiele bardziej dostosowany i taki trochę undergroundowy. Mamy te Legendary Customs, które całkowicie też zmieniają samochód od środka, ponieważ oprócz tego, że możemy sobie zmienić samochód na zewnątrz, to są pakiety, które zmieniają nam środek. Czego nie było wcześniej. No, no nie było tego. Nawet mieliśmy jakby tą M3, M3 GTR z Most Wanted, a ona miała ten seryjny środek. Więc i potem była jakby ta. Znaczy można było sobie ją zrobić na GTR-kę, ale nie można było wziąć środka z GTRy, co byłoby najfajniejsze, i teraz już. Można, nie? Bo mamy Legendary, ten pakiet cały e, m 3 owy i, i to jest fajne. Także nie jest taki sam tuning, będę się upierał, będę się kłócił o to. Różni się to, jest dopracowany tuning z Hita, jak najbardziej. Ale nie jest identyczny, jest bardziej rozbudowany. Policja działa podobnie, a nawet nieco jej działanie uproszczono, bo jest zdecydowanie mniej bojowo nastawiona do gracza, nawet w maksymalnym poziomie obławy. Co? Naprawdę? Niech on dokończy policji. ...of-roadowe wyścigi, drifting jak był, tak jest Policja jest mniej nastawiona bojowo do graczy? Po pierwsze, znaczy... W Need for Speed Heat było tak, że policja w ciągu dnia miała nas centralnie w najciemniejszym punkcie tego, o czym właśnie myślicie. Mogliśmy robić wszystko, ona by nas pogoniła, ale żeby nam coś zrobiła specjalnego, nie sądzę. Kiedy natomiast wchodziliśmy w noc, to ta policja była niesamowicie, no po prostu przeszkadzała tak, niesamowicie może nie, ale ogólnie ciężka była, sprawiała trudność tak, ucieczka na przykład trzeba było gdzieś skakać i tak dalej, policja nie była łatwa, a im wyższy poziom tym było trudniej, plus samochód naprawiać mogliśmy tylko trzy razy tak ale w dzień ta policja nie robiła nic. Natomiast tutaj, jeśli mamy piąty poziom ścigania, czy w noc, czy w dzień, to policja będzie napierać ze wszystkich stron, e, będą leciały helikoptery, mamy różne rodzaje samochodów, które mogą nas w różny sposób zniszczyć. I możliwe, że Bastian grał sobie na łatwym bądź średnim poziomie, gdzie ta policja po prostu jest troszkę lżejsza. Natomiast na najtrudniejszym poziomie, na którym też bo poziom też można było wybrać w hicie, jest czasami momentami jest przesrana. To znaczy Pokazywałem to na swoim kanale. Policja wystarczy, że nas obetrze i zabiera nam momentami 80% życia, na przykład. Potem wystarczy, że zderze nas jeszcze jeden raz, wleci w nas, na przykład ten piątego poziomu samochód terenowy. Koniec. Koniec, cała kasa spada, wracamy do kryjówki, zaczynamy kolejny dzień. Nie ma. E, tylko tym razem jest łatwiej pod tym względem, że możemy sobie co 3 minuty bodajże naprawić samochód na stacji. Natomiast, żeby tu policja była lżejsza, no, no nie, no tym bardziej, jeśli, jeśli mamy jeszcze słaby samochód, a tutaj widzę, że eklipsior nie jest e, najwyższych lotów, no to zdecydowanie nie. Policja nie jest tu łatwiejsza. Znaczy, oczywiście są na, nie, na nią sposoby, ale tak samo jak były sposoby w hit. Tylko że ja w hitie nigdy nie miałem problemu z policją. Nigdy nie sprawiłam jakichś takiej trudności. Żebym y, jakoś narzekał, a tutaj naprawdę zdarza się, że jest y, uciążliwa, nie? Tylko to oczywiście zależy od jej poziomu, y, no i od tego, jakim samochodem dysponujemy oraz jakimi ulepszeniami, y, żeby jej uniknąć, tak? Czy żeby po prostu łatwiej jej uciec i tutaj. System prowadzenia wozu też jest w zasadzie podobny, no trochę słabo, co nie? Unbound wita graczy przy długim samouczkiem, którym poznajemy podstawy nielegalnego ścigania się we współ z naszą dobrą kumpelą, Yas. Mamy auto, kumpela znika z naszym autem i przestaje być kumpelą, startujemy z niczym, no taki tam standard. Najnowszego Need for zgotowało nam Criterion Games, które przejęło całą schedę po Ghost Games i nie wahało się wprowadzić nieco zmian do tego, do czego przyzwyczaiła nas ostatnia, mająca całkiem konkretny pomysł na siebie odsłona, czyli hit. Na przykład strasznie fajne Odświeżenia dostrzegał się system bustowania. Teraz wykonując ryzykowne manewry, driftując albo jadąc za przeciwnikami lub policją, ładujemy specjalny pasek busta. Nie, przecież taka sama jest fizyka jak w Hit. Identyczna. Im mocniej naładowany, tym mocniejszego kopa dostajemy. Fajna sprawa, szczególnie, że na wykorzystanie tego dodatkowego kopa mamy tylko kilka chwil. Nieużyty przepada. Oczywiście mamy też zwykłe podstawowe nitro, które działa po staremu. Ten nowy mechanizm jest kluczowy, jeśli chodzi na przykład o wyprzedzanie. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Unbound jest o wiele trudniejszy od hita. Jeśli nie dbamy o osiągi fury, rzadko osiągamy pierwsze miejsca, nawet w późniejszej fazie gry. Najgorszy jest ten pierwszy. No i fajne jest też to, że możemy sobie za inne. Miejsca też dobywać kasę. Nie mamy tylko kasy za pierwsze miejsce, ale za inne również, co jest super, tak sobie dodam. Tydzień. Mówię tydzień, bo kariera podzielona jest na cztery tygodnie, a każdy z nich kończy się wielkim wyścigiem z nagrodą w postaci fajnej kaski i gwarantowanego nowego auta w kolekcji. A czemu najgorszy? A no bo przez resztę dni zbieramy na wpisowe, a w powolnym aucie i z pustymi kieszeniami ciężko jest wyposażyć się w sensowne ulepszenia i zdarzyło mi się dwa razy powtórzyć piątek, bo nie stać mi było na wpisowe. Serio, pierwsze chwile skutecznie potrafią odrzucić od Unbounda i jeżeli nie zagryżycie zębów i nie będziecie gotowi na często niższe lokaty i ewentualne sromotne porażki, to pewnie rzucicie tę grę w kąt. I... Mi się wydaje, że tutaj mamy pewien skill issue, ponieważ no, mało osób narzeka na to. Chwila, no to jaki to jest poziom trudności też trzeba się... Ale no nie, no w tej grze jeśli mamy dobrze zrobiony samochód ten na początku, to tam... Nie o to chodzi, żeby go jakoś super ulepszać i wydaje mi się, że bez problemu. Oczywiście, oczywiście niższe pozycje też, no i trzeba uważać, ale na spokojnie jest to do zrobienia, mi się wydaje. I tak na średnim poziomie, kiedy mamy jeszcze tam chyba 6 powtórek, to to jest na chillu, nie? Tylko po prostu trzeba się nauczyć, nie? W tej grze trzeba się nauczyć jak jeździć, żeby być szybkim. No ale to dobrze, bo to tak bez sensu, żeby wchodzisz od razu do gry, jesteś najlepszy i się nudzi wtedy, nie? I to wszystko zapewne miało nadać dramaturgii w drodze od zera do bohatera, ale w gruncie rzeczy bardziej irytuje niż pogłębia imersję. Szczególnie, że mamy tylko cztery próby powtórzenia wyścigu na jedną porę dnia przy domyślnym poziomie trudności. Inaczej po prostu zaczynacie od nowa. Czyli cztery, nie sześć. Okej. Okay. Do tego przeciwnicy są bezlitości niesprawiedliwi. Głównie dlatego, że gra bardzo często stosuje paskudny, mocno widoczny rubber banding. To się zgadza, ale nie tak mocno jak w Undergroundzie, bo to już będzie widoczne jakby to, to porównanie. Natomiast y, momentami tak, momentami nie. To zależy w sumie od wyścigu, bo zdarza się, że ja na przykład moich przeciwników wyprzedzałem o kilometr czy dwa, a zdarza się, że jakoś nagle ich gra mocno... A tylko, że gra nie, nie boostuje ich sztucznie, nie? Nie jest tak, że przeciwnik wyprzedza mnie z prędkością tam maksymalnie większą, jakąś tam 600 na godzinę, bo w Undergroundzie tak było, że oni jechali jakąś chorą prędkością. Tylko po prostu, no jakby... Boty mają skilla, nie? W tej grze boty sobie dobrze radzą, rzadko kiedy, choć czasami, zdarzają się z ruchem ulicznym, no i... tak to się właśnie prezentuje. Rubberbanding, czyli mechanizm dający niesamowitego kopa przeciwnikom, gdy ci są w tyle. Nie dość, że szybko nas doganiają, to jeszcze przysysają się do drogi i suną po niej jakieś... przerośnięte ślimaki. Przeżyłbym to, gdyby nie paskudne bugi, które trafiały mi się podczas wyścigów, zarówno te nie fair dla mnie, jak i dla przeciwników. W gruncie rzeczy Unbound to jest... Dobra ścigałka, szczególnie na zręcznościowym bezrybiu trwającym jakoś tak od premiery piątej Forcy Horizon. No, ale ogólnie tak, co do bugów to się przyłączę, że jest ich dość sporo jak na ten moment i trzeba coś z tym zrobić, dlatego że ta gra naprawdę dawałaby o wiele więcej frajdy, gdyby nie takie uszczypnięcia. Znaczy, to jest tak, że jedziemy, jest wszystko fajnie i gra nagle nam daje takiego pstryczka, tak. A, nie, 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 za ładnie. A tutaj coś, a tu gdzieś wyskoczy Ci auto. A tu Ci odbijemy, no. To są takie też może błędy yy, silnika, fizyki gry, może tak, ale ogólnie, no, zgadzam się. Poro energii włożono w doszlifowanie i przebalansowanie mechanizmów z Hita. Dopracowano pracę kamery, interfejs, a nawet historię, którą uważam za co najmniej tak dobrą i tak samo cringe'ową i naiwną, jak ta, którą sprezentowano 15-letniemu mnie w Need for Speed Most Wanted w 2005 roku. This girl... <laughs> driving gloves. No i, co dla mnie jest akurat najważniejsze w tym ambarasie, na spory szacunek zasługuje przede wszystkim ogrom pracy skupionej wokół nadaniu Unboundowi własnej, stylistycznej tożsamości. Po to, by gra była wyjątkowa, rzucała się w oczy, mówiła do nas po swojemu, nie dawała się zamknąć w żadne audiowizualne ramy. Krótko mówiąc, by była w stanie udowodnić nam, że zasługuje na swój podtytuł, bo Unbound to właśnie nieuwiązany, nieuchwytny. Jeśli chodzi o grafę, ja wiem, że rozum i godność człowieka podpowiada, że to wszystko się wizualnie strasznie gryzie, ale jest w tym coś ujmującego. Po paru godzinach jazdy naprawdę przestało mi przeszkadzać to osobliwe połączenie z cel shadingu i realizmu. To naprawdę fajny, odważny i dobrze zrealizowany pomysł. A te skrzydełka przy locie, czy kolorowy dym w świetnie współgrają z wyrazistymi designami naklejk na auta. I... I wcale nie trzeba go używać, tylko tak mówię, wcale nie trzeba tego używać. Soundtrack daje radę, do tego stopnia, że z częścią kawałków bujam się już któryś dzień. I nawet bujarski jest y, tym tego jakby dowodem, bo męczę dupę niektórych. Mimo, że jestem kompletnie nierapowy, to taka Princess Nokia, Brodinski czy Polski Oki to kawał naprawdę kreatywnej muzyki. Yeah, okay. I pasujące do tej undergroundowej stylistyki w sosie Gen Z po prostu doskonale. Każdy znajdzie to kawałek dla siebie, pod warunkiem, że nie słucha na co dzień metalu. No, w ogóle nie ma. metalu, ale lubić nie. No, też niby prawda, ale w sensie, no, to było takie, tak to już wyjaśniam, e, w tej, że po prostu nie ma e, za dużo kawałków metalowych, a w zasadzie ich nie ma wcale. Ani rockowych, ani punk rockowych. To w ogóle nie w tym kierunku to zmierzyło sobie, niestety, albo stety. Tyle, że. No, to chodzi właśnie, że w Unbound ma być stylistyka hip hop, graffiti, uliczna. No, i w tej stylistyce te takie metali, metalowe rzeczy, metalowe rzeczy takie, klucze na przykład, nie wiem, francuskie. Nie no, metalowe rzeczy związane z metalem, rokiem i tak dalej nie pasują choć do Most Wanted czy do Underground. Pasowały. No, myślę, że jednak takie większa ilość gatunków tutaj muzycznych mogłaby wpłynąć na to, żeby bardziej się cieszyć tymi grami. Z drugiej strony, myślę, że to jest też tak, że jakbyśmy się przyzwyczaili do tego, to by nam już nie przeszkadzało, nie? W sensie ja, jak zaczynałem grać w InforSpeed Mouth Motel, to nie byłem fanem rocka, czy, czy metalu, czy innych takich tam. Bo to jest jakiś w ogóle specjalny gatunek tam hip hop rock, jakoś tak to się nazywa śmiesznie. W każdym razie, wracając do tego, no, strasznie w ogóle dziwne słowo hip hop rock, no, nie? Ale sobie wymyśliłem. Natomiast no Myślę, że tutaj wypadałoby się przyzwyczaić i no, dopasować też siebie do tej stylistyki w grze, i, i będzie ok. Cała ta praca nad kreatywną otoczką była zupełnie niepotrzebna. Kurczę, no, nie tędy droga, z jakichś powodów najnowsza odsłona nie sprzedaje się za dobrze, nie budzi jakichś ogromnych emocji. Widzieliście te obniżki cen? I nie jest to wina ani graficznych popierdyłek, ani semikomiksowej oprawy, ani nawet tego obrazu burczego dla ortodoksów soundtracku. To gra, której gameplay jest cholernie mocno zakorzeniony w kurna 2005 roku. Roku. I w 2022 czy 2023 jest już zupełnie nieatrakcyjny. A... Mi się po prostu wydaje, że ludzie mają już taki przez e, pryzmat, patrzą na Inwospida przez pryzmat poprzednich części. że dopóki e, jakby nie dostaną takiego wprost powiedzenia, że ej, to jest dobre, spróbuj, spróbuj. To jest dobra gra, naprawdę fajnie się w nią gra dopóki, nie wiem, duża ilość osób nie stwierdzi, tak, to no nic, nic z tego nie będzie, natomiast ta gra jest fajna, naprawdę takiemu fanowi Need for Speedów daje dużo frajdy i tu nie chodzi o to, że to mi się nie podoba, nie musi mi się wszystko podobać, ale daje mi frajdę, kiedy ja nagrywam tę grę, to cię cieszę po prostu i sprawia mi przyjemność, a tu o to chodzi, żeby ja grał, żeby mi gra sprawiała przyjemność, a nie żeby wyglądała tak jak w 2005 roku, czy żeby Underground, bla, 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 bla. No nie o to chodzi, tak samo jak hot Pursuit był dobry, tak samo jak moim zdaniem Deran był dobry i wielu innych osób, a tu są zdania różne, podzielone ogólnie, no to myślę, że tak samo Unbound jest dobrym Need for Speedem i to takim dobrym, lepszym niż ostatnie części, najlepszym od lat, więc trzeba mu dać szansę i liczyć tylko, że jeśli będzie kolejna część, to będzie jeszcze lepsza, ale oczywiście, że przyjdą marudy i będą mówić o, zrób się proszę remastera, czy tam remake'a, most Wanted", to wtedy się sprzeda, no tak, Tylko, że nie o to chodzi, jakby gra mam mieć nowe tory, iść w nowym kierunku, nie wracamy do starych, no ale i tak yy, do starych części w sensie, ja też bym kupił remake'a czy remaster'a Most Wanted, każdy by, każdy by to chciał, wiadomo, no ale czy to się wydarzy, to jest... Bardzo nie raczej nie ma na to szans, nie wiem. Ach, no chciałbym je, ale z drugiej strony, no to nie chciałbym, chciałbym, żeby powstała taka część zarąbista, którą będą się wszyscy cieszyli i będzie to się rozwijało dalej do przodu, bo jednak ja z seriami Speed jestem mega związany. A jednocześnie jest to gra skierowana ewidentnie do nastolatków, z pokoleń Gen Z i późniejszych. Wskazuje na to grafika, Asaproki na okładce, zaangażowanie konkretnych, modowych marek, fascynacja starymi autami lat 80. i 90. ubiegłego wieku, bezkompromisowy, szalony tuning i oprawa muzyczna. To też gra, której gameplayowe podwaliny nie mają prawa masowo przyciągnąć do siebie nowych pokoleń. Nie mają prawa, bo obok jest fenomenalna, że jakbym Fortnite'owa seria Forza Horizon, gdzie superfury mamy od ręki, dostajemy ich też mnóstwo na przykład w losowaniach, prowadzi się je doskonale i super łatwo, świetnie się driftuje, wyskakuje z RAM, zalicza online nowe eventy i robi milion innych rzeczy. Super łatwo się jeździ w forzie? Czy ja wiem? Myślę, że tak, gdyby, w Force gdyby taki młodziak wszedł, to chyba bardziej by się cieszył z tych takich właśnie komiksowych driftów. Myślę, że to właśnie o to chodzi też, ale nie no, czy Forza jest super łatwa? Nie wydaje mi się, żeby w Forze jeździło się super łatwo, właśnie mi się wydaje, że wiele młodych osób rezygnuje z gry w Forze, po prostu nie daje sobie rady. I tak patrząc na, jakby Forza jeśli chodzi o fizykę jazdy, to jest dla przynajmniej nastolatka i wyżej, nie? Tak patrząc o fizykę jazdy, a reszta... No to już ta, ta łatwość zdobywania samochodów, e, no to ma do siebie, że rzeczywiście wystarczy wejść do tej gry i zaraz mamy pełen garaż z kilkaset wór, no nie? A czy to jest dobre? No nie wiem, w Midworspicie się trzeba starać, żeby coś mieć. A w Forzie po prostu trzeba sobie jeździć i, i zaraz się dostaje komplet samochodów. To autkowy sandbox doskonały, pozwalający nam wskoczyć do gry na chwil kilka, porobić eventy, które nie polegają wyłącznie na ściganiu się, ale na przykład graniu w berka albo graniu autami w kręgle, a potem możemy przenieść się do dowolnego wyścigu, trzeba 2-3 i wyjść z gry, pora na Valorant. No bajka. I widać, że twórcy chcieliby, by NFS też miał w sobie ten pierwiastek wolności i szaleństwa. Już w hicie doszły billboardy do rozwalania, wyskoki z ramp, znajdźki, prób. Do, doszły wtedy, tak? Bo wcześniej ich nie było. Prędkości, fotoradary i tak dalej. No, z grubsza to, czego doświadczyliśmy w Force Nie, nie było tego, w, w ogóle do, w Hicie doszły. Wcześniej takich rzeczy nie było w ogóle. Mosto te 2012 się tylko jeździło na przykład. Absolutnie nie było takiej rzeczy. i Burnout Paradise. Nasze popisy oceniane są nawet jak w grze Playground Games z I wszystko to po raz kolejny oczywiście pojawia się w Unboundzie. Jest tylko jeden problem. Forza robi to wszystko zdecydowanie lepiej i lżej. Tak czy siak w Unboundzie zdecydowaną większość eventów zaliczymy dopiero posiadając superfurę, a na taką pozwolić możemy sobie dopiero po parunastu godzinach grania. Oznacza to, że niejako musimy się doczołgać do tej najciekawszej fazy zabawy. Czy to źle? Oczywiście, że nie, ale przestało sprowadzić frajdę po trzech, czterech odsłonach. 15 lat temu. Druga rzecz, NF... <słuch> Underground Moswander najlepsze. Underworld Moswander, no. Fesy, odkąd przejął je Ghost Games, są zdecydowanie trudniejsze. Trudniej prowadzi się tu auta, są bardziej ociężałe, mniej zwrotne. Tak samo sprawnie wchodzą w drift, jak wytracają wtedy swoją prędkość i trzeba sporo treningu, by tę osobliwą jazdę bokiem opanować. Ogólnie w innych Intro Speedach fizyka driftu była lepsza. Tutaj da się bardzo fajnie ogarnąć. Trzeba umieć sobie ustawić samochód, trzeba też to zrobić, a nie zostawić go seryjnego. W seryjnym ustawieniu taki jest, jaki jest po prostu od zakupu i od przeróbki. Trzeba umieć sobie przestawić samochód, trzeba umieć sobie e, zmienić pod siebie i nie zawsze trzeba latać bokiem. Czasami można wejść w zakręt, używając uwaga. Hamulca skręcić i nie lecieć bokiem. Wiem, jest to dziwne, kto by się spodziewał, że tak się da, ale rzeczywiście, tak się da. I sądzę, że fizyka w nowym Infor Speedzie, gdyby drift był nieco lepszy, gdyby fizyka driftu była nieco lepsza, w sensie. Bo ona jest rzeczywiście ociężała, auto bardzo spowalnie, jeśli zrobimy za duży kąt, ale gdyby fizyka driftu była nieco lepsza, to naprawdę. Fizyka byłaby świetna. W sensie można było powiedzieć, że jest naprawdę super, bo grip jest świetny, no i brakuje tylko e, do, do tego driftu, nie? Żeby był trochę lepszy. Żeby był taki, powiedzmy, most wanted 2012 type, taki, tylko wtedy byłby szybszy chyba niż, niż jazda gripowa znowu, więc musieli to jakoś pewnie. Wiecie, zrobić coś po środku, nie. Do tego od lat z małymi przerwami i mimo wszystko niewypałami w postaci Hot Pursuit'a i Most Wanted Criterionu, wciskany jest tam ten sam schemat wyścigowego RPG. To były niewypały? Że Most Wanted i Hot Pursuit? Że to były świetne gry. One, bo one nie wyglądały jak Most Wanty 2005, bo one nie miały tuningu. No dobra, no ale one były w sposób, jak graliśmy w Hot Pulse Suit zresztą starego, tam też nie było tuningu. I jakoś te gry były wtedy na swoje czasy super. I myślę, że ten Hot Pulse Suit 20 miał powrócić gdzieś tam swoimi, powiedzmy, miał powrócić do wspomnień, do starej części i wyglądać podobnie. I rzeczywiście wygląda podobnie i daje bardzo dużo frajdy. Hot Pursuit 20 i też po remasterze jest naprawdę bardzo dobrą grą i nie mówię tego tylko ja, tylko właśnie gracze, którzy spędzili na tym trochę więcej czasu. No i tak samo Monster 212, który miał być jakby trójką, trójką dwójką, teda z 2005 roku miał być, miał mieć tunik, miał mieć to wszystko, potem ucieli, ale zrobili dalej dobrą grę, która przede wszystkim daje najwięcej frajdy jeżdżąc w online. To jest taki... to nie były wcale złe gry. Nie zgadzam się z tym. Wiecie, od zera do bohatera. Startujemy furką z gównianymi statystykami, tuning robimy po taniości części spasowując stopami, jeździmy po torach lub odcinkach wyznaczonych po ulicach miast, które zawsze nazywa się jakoś śmiesznie, na przykład Trójmiasto-Zatoka, Dłoń City czy Olimpijski City. Pniemy się do góry, potem wymieniamy furki i bebechy na lepsze, odblokowujemy nowe dzielnice i tak w kółko. I to BYŁO fajne było, bo już w karbonie gracze i recenzenci czuli zmęczenie materiałem, nawet mimo ciekawiej zrealizowanych tam driftowych pojedynków. Ze sprawą Need for Speed z 2015 roku powrócono do tej pętli gameplayowej i był to fajny ukłon w stronę nostalgicznych ortodoksów, ale pod kątem rozgrywki powielono błędy pierwowzoru. Dostaliśmy powtarzalne wyścigi i cringe'owo-ziemarską fabułę. Próbowano chyba dogodzić tym marudzącym, kompletnie zapominając o najważniejszym własnej Tożsamości. I to nie jest tak, że wydawca EA nie był wcześniej świadomy problemów tożsamościowych serii Need for Speed. Szukano pomysłów na markę, w końcu ta przynosiła kokosy i była silnie osadzona w świadomości graczy. Trzaskano więc kolejne części co roku. I tak, był ciekawy, odświeżający, ale w gruncie rzeczy niszowy Pro Street, pozwalający nam pościgać się tuningowanymi wozami w legalnych zawodach. Były semi-symulatorowe, bardzo dobre spin-offy przygotowane przez Slightly Mad Studios, wiecie ci, od Project Cars, czyli Shift 1 oraz Shift 2 Unleashed. Był on najnowy NFS. World z tak doskonałą muzyką w menu, że... <grym> to, to jest ten nic for Speed World", tak? Zresztą, właśnie to, leci teraz soundtrack. Ten ...leci sobie teraz właśnie jako podkład do mojego Bajdurza. By Był też na przykład idiotyczny filmowy teran gdzie całość dało radę ukończyć w jakieś 3 godzinki. Był... Idiotyczny? Ja nie wiem, ja, ja nie wiem czy to jest takie... no bo to jest Faliaton, nie? Czy by, on mówi co myśli i tak dalej. Idiotyczny? gra to jest jedyny w swoim rodzaju Need for Speed, da się go ukończyć w 3 godziny, no bo to jest właśnie ten film, w którym jakby no, bierzemy udział, taki... znaczy no film, no wiadomo, to jest ten odcinek od jednego do drugiego, ale dalej mamy jeszcze serię prób i mamy online'a, w online'ie tam było przezabawa, jakby wiele osób, dla wielu osób Need for Speed kończy się na tym, że przechodzimy grę, koniec, ale przecież po to jest ten online, i po to są na przykład seria prób. Jakby to nie jest tak, że w MOST Wanted 2005 przechodziliśmy fabułę i wszystko, nie? Jakby kończyliśmy karierę, którą też to, rekord świata to jest tam 3 godziny 30, tam koło mniej niż 4 godziny w każdym razie. Jakby się tak postarać, jakby ktoś siedział sobie cały dzień, to wydaje mi się, że w 6 godzin sobie taki normalny gracz przejdzie, także to też nie jest niesamowicie e, dużo. Jeśli oczywiście nie przechodzimy wszystkich eventów, bo ich nie trzeba. E, natomiast e, no mamy też serię prób w MOST Wanted i ona też jest bardzo angażująca. Ma tam te 67 Podajże eventów, czy 69, w zależności od tam Black Edition czy nie Black Edition, e, więc. No i też był online, nie? Jakby online też. Działa i one do czegoś są. Dlatego. A czy Deran był idiotyczny? Oczywiście, że nie. Deran miał ciekawe, ciekawy był skonstruowany, miał dobrą fizykę, która też była wymagająca, miał duże zróżnicowanie terenów, miał również możliwość nie tylko jazdy samochodem, ale również wykonywania różnych rzeczy w trakcie przechodzenia tych scenek między. No, no po prostu mogliśmy kierować postacią, tak? Za pomocą no, różnych klawiszy. No i cała, cała rzecz wyglądała tak, że no musieliśmy. Chcieliśmy za każdym razem być pierwsi, jakby musieliśmy pokonać wszystkich, żeby przejść dalej. To też było angażujące, bo nie zawsze to się udawało. No i miał też po przejściu na najtrudniejszym poziomie, miał też poziom ekstremalny, który jeśli komuś by nie wystarczyło, no to mógłby sobie dołożyć i troszkę sobie taką masochizm i zrobić. Także no nie sądzę, żeby deram był idiotyczny. A co wy o tym sądzicie? Były w końcu odsłony od Criterionu, które trochę odświeżyły skotniałą serię. I choć były to całkiem spoko gierki, to jednak powrót klimatem do pierwszych części serii Need for Speed nie był najlepszym pomysłem. To jeszcze nie było to. A już szczególnie, gdy spojrzało się na inne dziecko Criterionu, czyli serię Burnout. I szczerze mówiąc, sądziłem, że zdolni twórcy pójdą właśnie w tę stronę i połączą oba światy. Szaleństwo serii Burnout i miłość do sportowych twór serii Need for Speed. Wyszło inaczej. Jakby tak się zastanowić, z jakiegoś powodu to właśnie Undergroundy, Most Wanted'y i Carbony, no może obok Porsche 2000, ale to trochę inny przypadek, są tymi najważniejszymi dla graczy. Wiadomo, co jest na to w głównej mierze odpowiedzialne, no nostalgia, nic innego. Nostalgia i fajny, nawet teraz dobrze broniący się po latach umiarkowanie skostniały gameplay. Gracze cały czas modują stare NFS-y od studia Black Box, ulepszają ich grafikę, czeskają speedrany lub grzebią w plikach gry, wygrzebując rozmaite smaczki. Siłą rzeczy wszystkie nowe współczesne odsłony porównywane są teraz do hitów z kolejną 2003, 2004 i 2005 roku. Gdzieś tam nam się utarło, że to były te perfekcyjne NFS-y. Były, ale dla nas, nastolatków nie współczesnych nastolatków. Marka Need for Speed boryka się trochę z tymi samymi problemami, co marka CD Action. To jest jest stara jak kopara, bo jej pierwsza część wyszła w 1994 roku, a jej legenda umocniona jest przez odsłonę te bardziej doskonałe, jak i te nieco mniej. Po latach pamięta się głównie największe wpadki i sukcesy. Szczęśliwie dla nas, czytając wasze komentarze na stronie czy pod filmami da się odnieść wrażenie, że powrót odbiorców po latach do marki CD Action jest pozytywnym doświadczeniem. NFS-y nie mają tak dobrze. Teraz w 2023 roku jej musi sprzedawać Przedać na nowo starą, utytułowaną i doświadczoną markę młodemu pokoleniu. I pomysł szaloną, gen-z był niezły, ale wszystko to zabija przestarzałe w podstawach gameplay. Ta gra stoi w jakimś dziwnym roztruku na każdym kroku. I przez to jest kompletnie dla nikogo. Jednocześnie chce być Need for Speedem skupiającym się na świecie bezkompromisowego tuningu, fascynacji autami lat 80. i 90. -tych. i z każdej strony jęczy Ej mordo, urodzona po 2000 roku, wbijaj do mojego Golfa dwójki bez dwóch zderzaków, ale za to z mocą 500 koni pod maską, będzie giga dobrze! A z drugiej strony serwuje nam współczesne, pasujące do konceptu jak pięć do nosa super samochody i skostniałe podstaw podstaw RPGowe pomysły na ściganie się, które zadowolą tylko fanów starych NFSów. Nie. Nie uważam tak. Myślę, że właśnie o to chodzi w tym In for Speed, że on jest dla każdego. W sensie no, że niezależnie od tego, czy jestem młody, czy, czy jestem nastolatkiem, czy jestem już starszym fanem serii, to dalej będę miał tu coś dla siebie, nie? Bo to właśnie nie, o to, nie chodzi o to, żeby nic for Speed tak mi się wydaje. To jest tylko moje zdanie. Żeby Infor był dla tych, to, to jest dla dzieci, to będzie dla dzieci, no właśnie nie, właśnie chodzi o to, że tak tak samo jak Forza, Forza też nie jest tylko dla tych młodych, bo jest taka łatwa, ja na przykład w Forzie jakiś tam kręgli, tak, no nie, nie grałem w to, znaczy, w ogóle mało grałem w Forza ale jak już grałem w Forza to latałem bokiem po mapie, albo ścigałem się z ludźmi, robiłem jakieś goliaty, nie goliaty, żeby kasy dużo zarobić, farmiłem fajne samochody, tuningowałem je, właściwie robiłem to, co w Need for Speedzie i tutaj tak samo, no przechodzę sobie karierkę i jakby, no w sensie, czy mam, miałbym tyle lat, czy byłbym młodszy, to Dalej bym się z tego cieszył, tak? Bo w sensie mogę sobie polecić fajnymi samochodami, mogę sobie je potuningować, mogę jeździć, mogę tak samo dobrze stuningować sobie golfa. I mogę tak samo dobrze stuningować sobie McLarena, To znaczy, te auta mogą ze sobą konkurować. Ponieważ do wyższych klas mogę jeździć golfem i jak widać, ten golf się tu sprawdza. W sensie nie w tym momencie, ale mogę go tak przerobić. Tak było w Most Wanted Underground. To znaczy, w Undergroundzie nie było e, samo, super samochodów. Ale tutaj, na przykład, patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę Most Wanted, to nawet Punto mogło rywalizować z, naj, z autami z końca stawki, tak? Z, z końca dealera, czyli z tymi samo, super samochodami, samochodami Muscle. I to było najfajniejsze, że mogłem wziąć właśnie takie punto, do dzisiaj mogę wziąć punto i właśnie nim pokonać Razora chociażby, i to nieprzerobionym. No to akurat już kwestia gry, ale. To jest fajne. To jest fajne, że właśnie ja tu mogę, nie muszę wcale kupować tej korwety. Nie musiałeś kupować tej korwetty. Wystarczyłoby ci w teorii ulepszyć Civic'a i mieć do tego skila. Albo kupić jakiś tańszy samochód w okolicach tam poniżej 100 tysięcy, które zdobywa się bardzo łatwo. Zresztą po pierwszych kwalifikacjach już. I wtedy kupujesz taki samochód, przerabiasz go i możesz nim jeździć nawet do końca. Choć oczywiście starczy on na fabułę, ale na rozrywkę, na rozgrywkę online niekoniecznie. To znaczy, no po prostu tam są jakieś meta samochody, które. Są lepsze niż inne. A jak ci stereotypowi starzy, fanie NFS-ów mają się dobrze bawić, skoro oprawa i klimat zupełnie do nich nie trafia? Cały czas mam wrażenie, że Unbounda robiła ekipa, która pała ogromną miłością do świata tuningu, super samochodów i ogólnie do serii. Łatwo natknąć się na jakieś nawiązania do poprzednich części. Ja sobie na przykład wytatuowałem na boku Skyline wielki hold dla mojej ulubionej części Inforespida. <grym> Czy mam komentować te tuningi? Ich. Po prostu recenzenci Need for Speedów robią tak piękne tuningi, że no aż. Chciałbym mieć takie auto. Proszę, udostępnij mi ten tuning. Muszę go pobrać do siebie. Jest przepiękny. Nie, w ogóle, jaką wpadł na ten pomysł? To połączenie kolorów, te, te, ta gleba, te, ten y, niestandardowy bodykit. To jest, wiecie, to jest, tak jakby. Też trzeba mieć taki zmysł w głowie, żeby robić takie rzeczy. Świetne są te nowe dekale, ta cała stylistyka. Potrafiłem spędzić godziny projektując projekty, zbierając dźwięki, kordy. A za punkt honoru wziąłem sobie odtworzenie tego designu, który znalazłem na oficjalnej stronie NFS Unbound. Nasala naklejkami na całym samochodzie Musimy to tutaj Możecie go sobie nawet pobrać, udostępniłem go Jest, bez... jest pobrać Musimy to zrobić. Dla Forda GT. Smacznego. Szkoda tylko, że z tego całego projektowania, stylu i ubranek nic nie wynika. W starych NFS-ach chociaż zmiany w bryle samochodu obniżały zainteresowanie policji, to... Ja nie chcę obrażać, ale patrzcie jak pokazuje, patrzcie. A, zobaczcie tutaj, a... pokażę widzom, niech, niech zobaczą jak się... Jaki samochód zrobię, A, niech zobaczą jak tutaj, kurde, jaką furę zrobiłem. Tutaj to ewidentnie pusty mechanizm. A szkoda, bo mocno tę całą stylówę przecież pompowano jako jedną z głównych zalet gry. Pff. No i... Co z tego, że przelano ogrom samochodowo-tuningowej miłości do tego Unbounda, skoro cały czas czułem, że twórcy mają jakoś dziwnie związane ręce korpo Obecność wspomnianych supersamochodów, samochodów, których równie dobrze mogłoby nie być, to być może efekt jakichś popodpisywanych umów? Nie? Nieprawda właśnie zarobiście że są. No są właśnie o to chodzi, żeby trafić do większej jakby gamy osób, tak? Żeby ktoś to lubi te samochody, super samochody, żeby walczył o to, żeby przechodził tę grę, żeby w końcu je kupić. A jeśli nie, no to sobie zrobi Skyline, czy sobie zrobi, nie wiem, Civica i będzie nie jeździł do końca. No. Tylko, że tu też trzeba mieć cztery samochody, nie. O tym trzeba wspomnieć, że w tej grze ogólnie, żeby wziąć udział w finale, trzeba mieć cztery auta, czterech klas. Więc trzeba te auta robić, trzeba je dopracowywać. Przechodząc coraz dalej trzeba sobie je zmieniać, znaczy dobrze by było żeby też pod koniec one były po, po waszemu zrobione, właśnie to jest super. Chodzi o to, że w tej grze musicie sobie tak te samochody do siebie, cały czas przechodząc dalej, dostosowywać, żebyście pod koniec byli z nich zadowoleni i wzięli udział w grandzie, żeby każde z tych aut było wyjątkowe, po waszemu zrobione, żebyście też dali tym radę wygrać po prostu granda. No i skończyć grę, prawda? A potem... Yy pnąć się do góry w online, ponieważ online jest w tej części zupełnie oddzielny od singla. O tym o czym też warto byłoby wspomnieć, ponieważ to nie jest tak, że auto z singla możemy używać w online. No nie, niestety, a może niestety w tej grze online jest zupełnie oddzielne, więc tam również e, zaczynamy swoją drogę i w niej pniemy się do góry. Nie wiem, lata temu jej krzyknęło też. I zaprzęgło ten silnik do wszystkich swoich wielkich marek. No i spoko, możliwości ma niesamowite, ale ja po spędzeniu paru niemiłych chwil z najnowszym Battlefieldem i zagraniu teraz w Unbound'a mam czasem wrażenie, że jeżdżę po mapkach z najnowszej strzelanki Dice. Serio. Patrzę na to, jedyne co mam ochotę powiedzieć, to. Gdy pada deszcz, Unbound zaczyna wyglądać strasznie szaro i ponuro, nieatrakcyjnie, jak gra sprzed dwóch generacji konsol. Chętnie zobaczyłbym NFS-y idące tematycznie w totalną wyścigową niszę. Wiecie, skupionego na przykład tylko na autach z lat 80. i 90., z tuningiem wizualnym jako ważnym elementem zabawy, gdzie szalone designy graczy dają jakieś wymierne korzyści podczas rozgrywki. A przede wszystkim oczekiwałbym zupełnie nowego pomysłu na prowadzenie pojazdów, oprawę i pętla gameplayową. Podzielenie rozgrywki na dni i tygodnie, czy powtórzenie schematów, ta zabawa z cyklem dnia i nocy nie zmienia faktu, że tak czy siak dalej farbimy często te same wyścigi po to, by mieć kasę na ulepszenia i nowe auta. No, yy, chcecie zarobić więcej pieniędzy, to zróbcie bo ogólnie to jest tak. Zacznijmy od tego, że nie robi się gry po to, że, ale mamy fazę, zrobimy taką gierkę, nie musimy zarabiać pieniędzy, tylko tak, żeby ona była taka fajna, nie? Właśnie nie to jest tak, że nowe części, zresztą stare też, robi się po to, żeby jak najwięcej osób nie zagrało. Czyli żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, w większości. no tu jest akurat Forza, może być przykładem, ale nowy Need for Speed również, tylko że oczywiście ma się wyróżniać o tym dymem, tymi komiksowymi wstawkami i tak dalej, fabułami i ogólnie niektórymi rzeczami, których nie uświadczymy w innych częściach, bo InforSpeed jest wyjątkowy pod tym względem, i nie ma drugi drugiej takiej arkadowej ścigałki, jak Need for Speed. Po prostu nie ma, no nie ma, nie ma na rynku, nie nie powstaje nawet bo znaczy test drive niby powstawał ale też jest inny też się bardzo różni natomiast jeśli chodzi o twórcy to jeśli zrobią na przykład skupiony na starych muscle carach to on będzie tylko dla fanów starych muscle carów. co powiedzą ci biedni yy, fani JDM-ów co powiedzą ci biedni fani muscle e, nie muscle carów, to oni będą mieli e, albo nowych muscle albo nie wiem samochodów z hiper super samochodów no ale oni nie będą w to grać bo oni, ich to nie interesuje tu mogą nie muszą jeśli chcę to mogę przejść grę Mustangiem a jeśli nie to mogę przejść grę tym Fordem GT tak jak ty, czy mogę przejść McLarenem, czy Lamborghini Muciarello, tak zwanym Murcielago. Jeśli chcę, to przejdę sobie grę nawet Civiciem, no, czy tylko jednym, no nie, bo muszę mieć cztery, tak, więc mogę sobie zrobić Civica, mogę nawet w każdej klasie mieć inny typ samochodu. To jest fajne i to też było w Most Wanted chociażby, do którego tak wszyscy wracamy, bo w Most Wanted można było, nie wiem, karierę sobie skończyć. E, gajardo, które wygraliśmy od Minga, mogliśmy nie wiem, przejść sobie nawet od początku wygranym od Soniego Golfem i też byśmy dali radę, czy, czy Suprom, czy, czy nie wiem, no, jakimkolwiek samochodem, który tam był, niezależnie od tego, w jakiej był klasie i, i jakim był typem auta, tak? Oczywiście jedne byłyby szybsze, drugie wolniejsze, ale to chodzi o to tylko, żeby tę grę skończyć i dać sobie radę. Nawet Aston Martin, czy takie, tego typu auta również były możliwe do, do wygrania i do przejścia i właśnie o to chodzi, żeby ta gra nie była zamknięta, żeby nie była zamknięta na dane jakby sprecyzowane grono osób, tylko żeby to była gra dla większości, przynajmniej tak mi się wydaje, bo Oczywiście, tak się mówi, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Natomiast właśnie, jeśli ta gra da szczęście mi i innym osobom, które lubią inne rzeczy niż ja, no to chyba o to chodzi. A myślę, że jest w stanie. Przecież przed, przed chwilą tutaj był Eclipse, a teraz wygrana zresztą Chemie więc to już jest muscle, tak? No, a może ty właśnie lubisz muscle, więc chciałbyś takiego Speeda? I tak w koło Macieju. Wspomniana parakrotnie parokrotnie Forza, a nawet stareńkie Tiz Drive Unlimited pokazały, że można to zrobić ciekawiej, inaczej. Smutno to trochę wygląda, bo mimo wszystko dobrze się z Need for Speed Unbound bawiłem. Jeśli przypadliście w hicie, to przypadnijcie i tutaj. To tak naprawdę trochę znowu to samo, ale w innych, ziemalsko, rafowo trapowych fatałaszkach i z paroma fajnymi pomysłami na urozmaicenie gameplayu. Docenicie, jeśli mocno przymkniecie oczy na paskudny Rubber Bending. Mam cichą nadzieję, że to ostatnia z tym modelem jazdy i pomysłem na rozgrywkę. Seria Need for Speed naprawdę potrzebuje potężnego odświeżenia. Patrząc na podserię Shift, jestem pewien, że można to zrobić dobrze i po prostu ciekawie. I się nie sprzedać, i po prostu zamknąć się w pewnych ramach. Jak lubicie Need for Speed to zrobimy wam takiego, który nie wygląda jak Need for Speed, i wtedy się będziecie cieszyć, nie? No nie. No nie, no nie, nie. Jak dla mnie, Need for Speed idzie w dobrą stronę. No ale. To jest moje zdanie. I chętnie też zobaczę Wasze zdanie w komentarzach. Możecie mnie cisnąć, o to w tym chodzi. Ja mówię, co myślę. I nie myślę teraz o tym, że, albo większość osób powie tak, to ja muszę powiedzieć tak jak lud. No nie, ja mówię to, co myślę po prostu. I mówię to gdzieś, jakie mam wrażenie po tym, co się dzieje ogólnie wokół serii Need for Speed, że ona coraz bardziej zaczyna, jakby, aha, dobra, dobra, to robimy tak, to zrobimy troszkę inaczej, ale już powoli wchodzi na te dobre tory. Tylko, że po prostu gdzieś czasami podczas wchodzenia na te dobre tory. Powiedzmy się poślizgnie. Ale to nie znaczy, że ma przestać, tylko dalej iść, bo idzie w dobrą stronę. To jest moje zdanie. Tymczasem. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. No i dobra, patrząc w sekcję komentarzy, widzę, że wiele osób się jednak ze mną zgadza. No i zobaczymy, czy pod tym co mówiłem, oczywiście trochę rzeczy wytnę, bo tak powiedzmy, że coś powiedziałem, on zaraz to powiedział to samo, czy, czy coś, to też będę oczywiście się pozbywał takich rzeczy, bo po co powtarzać, jeśli z czymś się zgadzam. Natomiast ogólnie uważam, że ten materiał jest trochę niesprawiedliwy. No i myślę, że większość rzeczy już tutaj jakby z nimi się tu podzieliłem z wami. No i co? Dajcie znać w komentarzach swoją opinię, napiszcie co sądzicie o nowej części już po tym no po tym już miesiącu ponad miesiącu od premiery no i widzimy się w następnym może zobaczycie się właśnie u mnie na mojej serii z przechodzenia for Spartan Band do następnego cześć